Kolejny dzień poszukiwania kamienia nieskończoności. Wiemy, że musimy znaleźć grobowiec. I w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że uda nam się go znaleźć. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie. Słuchajcie, jestem znowu koło tego grobowca tutaj, na którym skończyliśmy poprzedni odcinek. Ten, klon, gdzie ty jesteś? Gdzie on jest? Klon, wyszedłeś... Kurde, on wyszedł stamtąd czy nie wyszedł? Gdzie ty jesteś, klon? Halo? Kurczę, nie wiem, gdzie on jest. Zgubił mi się gdzieś, bo on tutaj gdzieś krążył już koło mnie. Ale gdzieś... Nie wiem, gdzie on... Gdzie ty... gdzie jest klon? Halo, klon? Halo? Halo? Dobra, nie wiem, gdzie on jest. On mi się gdzieś zgubił. Nie wiem, dobra. Słuchajcie, w każdym razie, dzisiaj będziemy szukać dalej jakiegoś, prawda, tutaj, przesłudnego grobowca. Ła! Czemu on jest niewidzialny? Klon mój jest niewidzialny, normalnie. Słyszę, że zszedł tutaj... Czekaj, to jest na pewno mój klon, czy nie? Proszę, co się tu dzieje? Dlaczego ja go nie widzę? Dlaczego ja go nie widzę? Halo? Kto tu jest? O, nie, proszę, nie mi... Dobra, rozwalił, to ten grobowiec jest nawiedzony. Dobra, halo, klon, czy to jesteś ty? Jeżeli tak, to mnie uderz. Dobra, to jest klon. Dobra, ale dlaczego ty mnie nie... Nie widzisz? O nie, nie mogę wyjść. O, dobra, wyszedłem. Dlaczego ja cię nie widzę? Klon, ujawnij się, dlaczego ja cię nie widzę? Nie widzę cię totalnie, jesteś niewidzialny. Nie wiem, gdzie jesteś, o tu, to ja. Dlaczego on jest niewidzialny? Kurczę, co się wydarzyło, nie wiem. Co? Dlaczego ja nie widzę mojego klona? Co tu się wydarzyło? Coś nie tak. No coś jest ewidentnie nie tak, ale to czekaj. Ja nie mogę, jak to strasznie wygląda, że te tabliczki się tak same z siebie pojawiają. To jest nienormalne, dobra. W każdym razie, czekajcie, tutaj mamy grobowiec. No tak już profilaktycznie sprawdzę, było, że w grobowcu ma być gdzieś, prawda, ten kamień nieskończoności. No sprawdzę to tu, ale tu nic nie ma pod tym grobem, więc to raczej tutaj nie jest. Powinniśmy raczej poszukać... O nie, nie mogę tego tu postawić? Nie mogłem tego tam postawić, dobra, no nie wiem dlaczego, dobra, czekajcie. Tu postawię to tak. Grobowca samego w sobie nie wiem jak mam otworzyć, więc nie otworzę tego i nie sprawdzę, czy w środku jest kamień nieskończoności, czy go nie ma. Więc no, no niestety, musimy po prostu stąd wyjść i pójść, nie wiem, na przykład tam do Świrusa, znowu do jego bazy i tam poszukać, może tam znajdziemy coś, co nam pomoże w tym, żeby odnaleźć to, co mamy do odnalezienia. Tu odłożę ten klocek, bo on mi jest na nic potrzebny. W każdym razie widzimy się na zewnątrz. Dobra, weszliśmy już z grobowca i uwaga, klon, bo już cię widzę, dobra, już się mi ujawnił, nie wiem jak to się wydarzyło, że go nie widziałem. W każdym razie, chodź, lecimy teraz do znowu do tego do bazy mojego do bazy Świrusa, ponieważ liczę na to, że tam znajdziemy coś, co nam pomoże w znalezieniu tego grubowca, którego musimy znaleźć. W każdym razie, klon, gdzie ty jesteś? Gdzie jest klon? Czekajcie, bo ja... klon, dogadajmy się tak. Ja tam lecę solo, ty tu czekasz na mnie, bo ty jesteś strasznie wolny. Przecież mi to zajmie wieki, jak ja tam będę z tobą lazł. Więc ja tam idę znaleźć. Czekaj tu i zaraz tu przyjdę, jeżeli coś znajdę. Czy tu i się nie ruszaj, dobra? Dobra, uwaga, lecimy. Lecimy w takim razie do grobowca i znaleźć to, co... znaczy do grobowca, Boże, do... już mi się mylą słowa. Do tego generatora tutaj. Może coś tutaj będzie dla nas ciekawego czekało. Może coś tutaj nowego załapiemy. Dobra, uwaga, wchodzimy tu znowu. Ja znowu tego nie zamknę. Ja nawet nie wiem, jak się kraftuje te bloki. Dobra. Jest ta skrzynka, w której była ostatnio jedna książka, teraz jest druga jakaś, czekajcie. Dzień pierwszy, namierzyłem dom. Dzień drugi. Ej, dobra, to jest jakiś dziennik zdarzeń w ogóle, które prowadził Świrus. Ja nie mogę, co my znaleźliśmy, jaka książka ważna w tym momencie. Ej, dobra, bo ona może pomóc znaleźć grobowiec, skoro on go szukał i go nie znalazł, to może oczekiwuje od nas, może on też dalej szuka, ale liczy na to, że my znajdziemy też może szybciej od niego i wtedy on przyspieszy mu to. Dobra, czekajcie, wracam do klona. Halo, klon, dobrze, że tu czekałeś, no, bardzo dobrze, podoba mi się to. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, patrz, co znalazłem, masz, zobacz tą książkę. To jest dziennik Świrusa jakiś, w którym on prowadził, pisał tam różne rzeczy i tak dalej, więc proponuję, żebyśmy my dzisiaj poszli śladami jego i może znajdziemy coś, co on szukał, a czego nie udało mu się znaleźć. Co ty na to? Jak ty się na to zapatrujesz? Kiwnij głową, już nie pisz na tabliczce. Jak? No, zapatrujesz się na to, dobrze, dobra, to chodź. Uwaga, patrzymy na dzień pierwszy, musimy iść jakby stopniowo razem z tym, co on tam prowadzi. O, co chcesz mi na ciekawego napisać? Ja sobie w tym czasie nie język, tylko chcę ustawienia graficzne zmienić na 15, o. W każdym razie będziemy szli równo jeden za drugim to, co tutaj pisze, czyli jak jest dzień pierwszy, to pójdziemy za tym, co jest tu, bo to są kordy prawdopodobnie. Co tu pisze? Muszę coś zrobić, co musisz zrobić? O co chodzi? Co ty musisz teraz... Co mój klon musi zrobić teraz w tym momencie? Bo to jest karygodne. Co jest karygodne? O co ci chodzi? Tam w ogóle jakiś kloc powstał. Śmieszny.
Dobra, o co ci chodzi? Co jest karygodne? Że jesteś taki szybki. No i co z tego, że jestem taki szybki? Bo ja jestem Supermanem, nie rozumiesz tego? To jest takie trudne do załapania. Co? A ja nie, no i trudno, ale teraz nie potrzebujesz tej szybkości, bo my będziemy płynąć prawdopodobnie. Ja też chcę. No niestety, ale to jest niemożliwe. Załatw łódkę, dobra, nie interesuje mnie to, no nie możesz być niestety Supermanem. A, okej. No i dobrze, masz te tabliczki. Chodź, musimy ogarnąć przede wszystkim tak. Musimy ogarnąć drewno i zrobić łódkę, bo będziemy prawdopodobnie płynąć przez wodę, no bo tu jest wszędzie woda dookoła. Ale czekaj, najpierw ogarnijmy, w którą to jest stronę. Muszę włączyć sobie kordy. I teraz tak, 1620, 1620, to będzie... Ej, dobra, to nie jest jakoś mega daleko. I minus 582. O, to jest daleko. Dobra, ale to jest... Dobra, tam idziemy w dół, więc dobrze, idziemy w tamtą stronę. A tu, dobra, czyli tak jak mówiłem, będziemy płynąć. Dobra, chodź klon. Musimy tutaj wykopać drewna trochę i zrobić sobie łódkę, ponieważ będziemy płynąć. Chodź, bo ja nie będę latał, bo jak mam z tobą podróżować, no to musimy jakoś normalnie to ogarnąć. Chodź tutaj do wody, czekam przy wodzie i... O kurczę, ale mnie cofło. I robię łódkę, bo to w tamtą stronę jest. O nie, co ja robię. Dobra, zróbmy łódkę, zróbmy... Tak, wszystkie. Zróbmy crafting. Jejku, jak ja dawno craftingu nie robiłem. Już tutaj mamy takie rzeczy, a tu nagle crafting trzeba robić. Dobra, rozwalam to. Tu jesteś klon? Dobra, jesteś. Uwaga, rozpoczynamy naszą... O nie, książkę to ja potrzebuję akurat. Rozpoczynamy podróż. Dawaj, ty płyń. Dobra, jesteś, a ja mam książkę i będę ci mówił, w którą stronę masz płynąć. Dobra, i uwaga. Mamy tak. 1620. O, i teraz skręć w lewo. I jedź prosto przed siebie. Dobra, i to jest to. No, to idealnie, będziemy w tamtą stronę musieli. Tylko czekaj, bo ty chyba... Nie, w prawo, bo tu jest ślep... Ten, musisz ominąć tą grzybnię. I płyniemy na drugą stronę i tam prawdopodobnie znajdziemy to, co powinniśmy znaleźć. Tylko jakoś my strasznie wolno lecimy, nie wiem, kliknij... nie wiem, masz sprinta jakiegoś na CV, nie wiem, control? O kurczę. Zawróciłem klona. 1600, no idealnie wychodzi na ten domek. Idealnie, no coś niesamowitego. Dobra, chodź klon. Chodź, dobra, idealnie. Dobra, to jest prawdopodobnie ten dom. Też zresztą tutaj z tego, co tam widziałem, co przeczytałem, to jest, tam pisze, namierzyłem dom. Uwaga, jesteśmy, namierzyłem dom. I czy to jest ten dom 1620, 1583? No, to jest to. Dobra, czyli namierzył dom. Klon namierzył dom i to jest to miejsce. O, tu jest, no to jest znane mi już. Chodź, tu zobaczysz sobie, co jest na dole. Chodź, patrz. Widzisz to? To jest świrusa, ale tu jest strasznie ciemno. Nie mam żadnej pochodni niestety. Dobra, tu ja wychodzę stąd, nawet mi się nie chce tutaj przebywać. To jest od świrusa, chodź. Chodź stąd, klon, to nic ciekawego. O kurde, a jak tutaj teraz stąd wyjść? Dobra, ja se wylecę. O. A ty klon, jak dasz radę? Czekaj, a może zrobię tak teraz? Jakoś dasz radę? Wow, klon mi znikł. Dobra, chodź tutaj na górę, chodź, jakoś musisz wyjść. Jakoś, nie wiem, czekaj. Spróbuj teraz. O, widzisz, daj tutaj te drabinki z powrotem. Tu, o, no i idealnie. Chodź, lecimy w takim razie dalej w następny. Ale tu by się przydało kimnąć, jest tu jakiś wyro? Bo ja nie dam rady nocą podróżować, wiesz? Ja nie dam rady, w sensie, no dam radę, ale no nie mamy A tu jest wioska jest obok, wioska. Chodź, idziemy do wioski w takim razie. I w wiosce będą na pewno łóżka i tam sobie kimniemy na spokojnie. Dobra, ale mi olśniło mnie tu, że tu wioska była gdzieś w pobliżu. Chodź, idziesz za mną? Idziesz za mną, dobra, no już troszkę jesteś szybszy od tego, co było. Dobra, ja tu podlecę sobie, o, a ty tam sobie. Dobra, ja czekam na ciebie w wiosce. Tu jest, przed siebie biegnij ciągle, przed siebie. Ja tutaj znajdę jakiś wyro czy coś. O, tu jest w ogóle kowal, którym... Wow, mamy i te masy, kurde, blaszka. Czekajcie, ja w sumie może sobie wezmę, bo w sumie to jest dosyć fajny item. Dobra, chodź, znajdź sobie jakiś wyro w jakimś domku, Ja tutaj może podbiję do tego. O, tu jest jakiś koleżka sympatyczny, co od samego początku nosem mnie zachęcił. No tylko oczywiście ty nie masz łóżka, no tak, jasne, bo po co komu łóżko w tej wiosce, nie? Ja nie mogę, no nie wierzę, przecież zaraz ci... Nie znalazłeś żadnego łóżka? Ej, czy to jest w ogóle... Czekaj, czy na tej wersji w ogóle się respią łóżka w domkach? Bo tak teraz sobie zadaję to pytanie i mocno w to wątpię. I chyba się nie respią, tak mi się wydaje, że tu jest bez łóżek. O nie, najgorzej. Najgorzej, to jest wersja 1.12.2, tu się takie puste domki respią. Nie, to jest dramat jakiś przecież. Dobra, no nie wiem, to jest nienormalne, musimy dalej podróżować nocą, dobra. Dobra, chodź tu klon, chodź, musimy podróżować nocą. Tak wyszło, że tak musimy zrobić, chodź. W takim razie czekajcie, zobaczmy jaki jest drugi punkt, dzień drugi. Namierzyłem wioskę.
Ale to jest tuż obok, czekajcie, to nie chodzi o tą wioskę. 1628 minus 888. No to by wychodziło na tą wioskę, tu jest tylko jedna wioska w okolicy. Dobra, to znaleźliśmy już drugi punkt, klon. Klon, znaleźliśmy drugi punkt. Cieszysz się? Cieszysz się, znaleźliśmy kolejny punkt. No i super, dobra, chodź, chodź. Chodź, lecimy w takim razie w następny punkt. O nie, creepera, creeperowy. Pa, jak wysadzi się zaraz. No dobra, zabiłem go. Dobra, ale nie, no to jest przecież... Co ty robisz? Dlaczego ty we mnie go popchnąłeś? Co ty, ty jesteś nienormalny? Ja nie mogę, mój klon jest jakiś nawiedzony. Dobra, dzień trzeci. Namierzyłem wioskę V2. Dobra, i namierzamy kolejną wioskę. 2069 minus 682. Znaczy 862. Czyli 2000. Musimy iść na 2000. Czyli to jest tamtą stronę. Chodź. Chodź, gdzie ty jesteś? Gdzie jest mój klon? Znowu go zgubiłem. Halo, klon. Chodź, chodź, chodź tu, w tamtą stronę lecimy. Chodź, tutaj będziemy kolejną wioskę mieli gdzieś. Ja ją w ogóle, też ją chyba już kiedyś znalazłem. Tylko jejku, jak mnie to męczy, że tu są te moby ciągle. No przecież, wow, jak to szybko. Flaki ma, ogarnął sobie flaki mój klon, no nie wierzę, ty. Ja flaki sobie ogarnął i normalnie popyla sobie na flakach. No i teraz jest szybki, kurde, build. Dobra, to ja też sobie w sumie flaka użyję. Czemu nie? Jestem tutaj na górze. O, tu jest mnóstwo lam, ale fajnie. Tylko ja nie mam pochodni, to mnie męczy strasznie. W sumie mogliśmy sobie wziąć z tamtej wioski, tam były pochodnie. Ja ciągle popełniam tyle błędów, że to się w głowie nie mieści. Klon, gdzie ty jesteś? Znowu zgubiłem mojego klona. Gdzie on jest? Klon. Nie, no co to ma być? Ten klon się wiecznie gubi. O, tu jest, dobra. Halo? Chodź tu na górę, gdzie... O, tu jest. Chodź, chodź tu na górę. Flaka masz przecież. Może się... A nie, nie masz może tego do strzelania. Dobra, trudno. Chodź. Chodź, lecimy w takim razie tam. I to gdzieś... Czekaj. Na 2000. Dobra, no to to jest gdzieś tam dalej. Jeszcze trzeba iść. Więc dawaj. Tymi flakiem się odbijaj, czy co ty tam masz. I lecimy... O, patrz, patrz jak leci. Patrz jak leci tym flakiem, skubaniec. Dobra, i teraz... Kurczę, tu jest lawa. Uważaj, o, jest wioska, jest wioska, jest wioska. To jest chyba drugi punkt. Drugi punkt kontrolny, który musimy znaleźć. To jest chyba drugi punkt, tak mi się wydaje. Kurczę, o, przepraszam. Podpaliłem klona niechcący. Dobra, teraz mam tutaj na latanko, dobra. No już schodzi dzień na całe szczęście. Dobra, jesteśmy tu. Ja już nie popełnię drugi raz tego błędu i wezmę sobie... Zabiję tego... Creepera i wezmę sobie pochodnie. Tutaj niestety muszę wam ukraść pochodnie, ponieważ brakuje mi jej bardzo. Dobra, mamy drugi punkt kontrolny, czyli 2000. Kurde, wali mnie ten, dobra. Mamy 2060. O, idealnie nawet, 8, dobra, no jesteśmy idealnie w tym miejscu, to nawet chyba ten zna. A kurde, co jest grane, gdzie ty jesteś, klon? Dlaczego ty mnie nie chronisz od takich mobów? Gdzie on jest, gdzie jest mój klon? Halo? Halo? A tam, patrz kurde, jaki on jest szybki. Dobra, ale skąd ty wiesz, gdzie mamy lecieć dalej, co? Czekaj, co? Ty, czekaj, następny punkt. Namierzony grobowiec, czekaj. Ej, to, czy ty znalazłeś grobowiec właśnie następny? Ja nie mogę, ten klon się do czegoś przydaje, co? Jest grane. Dobra, no znalazłeś, ale ja już w nim byłem kiedyś, pamiętam. O kurczę, dobra, jesteśmy w nim tutaj. Czy to jest to? 1628. Kurczę, nie wiem, czy to jest to. Nie, czekajcie. Wioska V2 i teraz tu, namierzony grobowiec 2, 2, 4, 1. Tak, to jest to! Dobra, klon, znalazłeś drugi punkt, ale dobrze. Tylko to nie chodzi chyba o to, bo skoro on to minął, to to nie jest to. Musimy iść na punkt 5, namierzyłem wioskę V3 2, 1, 7, 8, 7, 0, 1. Dobra, czekaj, 2000. Trzeba iść, trochę się cofnąć. Ale czekaj, bo tu się zmieniło trochę w tym 1413. Czyli musimy iść tam, w tamtą stronę. Chodź, chodź, tu w tą stronę musimy lecieć. Musimy w tą stronę lecieć, bo tam jest kolejna wioska z tego, co wynika z książki, z jego dziennika podróży. I tam znajdziemy kolejny punkt, który jest nam potrzebny do tego, żeby zakończyć naszą, prawda, podróż tutaj tym wszystkim. Idziesz za mną, idziesz za mną? Dobra, jak znajdziemy tą wioskę, to widzimy się ponownie. Dobra, tułamy się już po tym... Dobra, ty klon, znalazłem wioskę, chodź, to jest ta wioska, zdecydowanie to jest ta wioska. Ja nie mogę, ale nam się udało już perfekcyjnie to odnaleźć, dobra, chodź tutaj. Mamy wioskę, ale to też chyba nie o nią chodzi, bo on się potem jest kolejny obiekt nieznany, do niego musimy dążyć. 2, 2, 1, 8, czyli to jest trochę dalej jeszcze w tamtą stronę musimy lecieć. Jeszcze w tamtą stronę. Kurde, klon, czy ty to widzisz? Co to jest obiekt ten nieznany chyba? Co my znaleźliśmy?
To jest chyba ten grobowiec, o który chodzi. Ja nie mogę, znaleźliśmy. I tu jest gdzieś niby ten kamień nieskończoności. Ja nie mogę, jak my to znajdziemy, to jest przecież koks totalny. Chodź, wchodzimy do środka, od razu. Ja się nie boję, od razu wchodzimy, bo trzeba ten, tu jest wejście. Ja nie mogę, to jest ta normalna piramida, ten normalny grobowiec przerobiony. Ja nie mogę, jak to strasznie wygląda. Dobra, wchodzimy do środka. Tutaj coś, tu jest, o, ja nie mogę, strasznie. Schodzimy na dół, I co tutaj mamy, Tu jest jakaś dźwignia. Coś się otwiera. Tylko nie wiem co. Chodź tu klon, Dobra, czekaj, otwieram. Tylko nie wiem co się otwiera. Wow! Patrz jak to się otwiera, super! Ja nie mogę, ale dobra, chodź, otwórz to. Ja nie mogę, ale super się to otwiera. Co to jest za miejsce? Nie, nie bój się, chodź tu. Ej, jest grobowiec. Ale otwarty jest, chodź tu, nie, no zamknąłeś mnie. Otwórz mnie, chodź tu. Chodź, patrz, jest grobowiec. Znaleziony grobowiec, ale nie ma kamienia nieskończoności, a ponad został on pochowany razem z tym, kto go zebrał. No nie, nie zdążyliśmy. Świrus już to był przed nami i to zdobył. I co teraz, klon, co proponujesz? Masz jakieś propozycje? Może to nie tu, no na bank to tu, no stary, jest grobowiec, jest otwarty i teraz ty mi mówisz, że to nie jest to, tym bardziej, że wiadomo, że mieliśmy grobowiec znaleźć, no wydaje mi się, że to jest to, boję się, no ja też się trochę boję, nie wiem o co chodzi, to jest straszne, że my tu jesteśmy, prawie spadłem na dół, Jezu, jak mi się gorąco zrobiło. Strasznie to wygląda. Dobra, ale w każdym razie nie znaleźliśmy już tego kamienia nieskończoności. Odcinek już trwa mega długo, ale kończymy w tym momencie i będziemy go szukać w następnym odcinku. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się, na razie, pa pa!